z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Jezus mówi nam, że 10 przykazań to nie przeżytek. One są aktualne. One są wciąż bardzo praktyczne dla naszego życia duchowego. Pan swoją miłością tylko je potwierdza. Pokazuje ich praktyczność, to, że są bardzo życiowe, że właśnie są bardzo aktualne. To święty Augustyn w swych rozważaniach o kazaniu na górze, odnosząc się do przykazań, zaznaczył, że znajdujemy tam doskonały sposób życia chrześcijańskiego. Jezus odprowadza nas do odkrycia, jak może nam pomóc życie Bożym nauczaniem, światłem, jakie On nam zostawił. To nie ciężar, ale pomoc. Pomoc, co porządkuje i daje właściwy kierunek. Tak patrz na Boże przykazania, wskazania. Pan uczy nas cierpliwości, opanowania, ustępliwości, ofiarności, przebaczenia. To wszystko jest w drodze Bożych przykazań. Z Matką Pana, z Maryją, staramy się trwać w bliskości Słowa. Słuchać i wypełniać. Oto jest nasz kierunek. Jak Maryja, pragniemy być wyczulonymi na Boże światła, na Boże pouczenia, na Boże podpowiedzi, by radość życia, radość wiary była w nas. Różaniec dziś niech będzie modlitwą za grzeszników, o powrót na drogę Bożych przykazań. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.